poprzednim odcinku. Kładka żeleńska. Tutaj jesteśmy, tu mam przerwę. Normalnie tu były jeszcze krzesełka, chodniczki, wszystko pięknie. Niestety jakieś roboty, budowa czy cokolwiek. Mi się to nie podoba, ale no cóż. Ważne, że da się zatrzymać jeszcze. Stoję sobie tutaj. No i czekam chwilę, odpocznę i jadę dalej, tak? Muszę przejechać przez całe zoo. Znaczy do zoo. Jak już dojdę do zoo, to będzie już dobrze. Jedziemy dalej. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Avizona, że postawiłem nawet reload. Mamy dzisiaj już 54 odcinek, co powiem Wam szczerze, to jest naprawdę dużo odcinków już. Dziś kolejny odcinek z serii Wałem nad Wiślanem. Dzisiaj nie jedziemy sobie konkretnie Wałem nad Wiślanem, trochę inną drogą. Coś to jest wał cały czas, tak? Ale nie jedziemy aż tak dużo nad Wisą, jak widzicie. Oczywiście muzyczka jest cały czas standardowa, jak możecie kojarzyć ją z Detroit Become Human. Tak, ją tutaj też tu wrzuciłem. Pierwszy odcinek, pierwszy utwór, z tego co pamiętam, to jest Your Choice. Tak, jeżeli dobrze pamiętam. Czekajcie. Gdzie on jest? Your Choice. Your Choice, dobrze pamiętam. Twój wybór. I on się pojawia na samym początku gry. No i co dużo mówić, naprawdę jest ciekawe. Odcinki, tak jak widzicie, się pojawiają dosyć rzadko niestety, no bo czasami mam dostęp do komputera z zacisznym miejscem, gdzie mogę odpalić mikrofon. Tak, to jest największy problem. A poza tym pracuję teraz nad nowym odcinkiem z zupełnie nowej serii, więc to on też trochę nad tym pracuje. A politykę, tak jak mówiłem, będę mieć teraz za dużo czasu w niektórym momencie, więc na nim sobie zestawiam, żeby mieć po prostu wtedy co tam robić. Ale tak czy siak, jedziemy sobie teraz tutaj obok elektrowni w FSO, jak ktoś nie wie. Coś to jest elektrownia Żena, tam się nazywa, ale to jest obok FSO, więc ja to nazywam elektrownia FSO. Tu nawet pociągi dojeżdżają do tego miejsca. Nie mam do tego pojęcia, jak one tutaj dojeżdżają. Coś jakoś kiedyś pamiętam, a nie, no to niedaleko nawet są jakieś. Jakoś te pociągi tutaj się kręcą, tutaj dookoła tego wszystkiego ludzie dojeżdżają koniec końców, no ale jak widzicie, tak to wygląda, jak wygląda. No i jeżdżą rowerzyści, no i co chwilę dojedziemy do mostu Grota Roweckiego, który przy którym z tego względu nie miałem zbytnio jakichś problemów. Przy Grocie Roweckiego zrobili ostatnio taką ładną ścieżkę rowerową, więc da się nawet hałas, więc pamiętam przejechać na drugą stronę Wisły, co jest bardzo mile widziane z mojej perspektywy. I mam nadzieję, że już niedługo będą się pojawiać nowe odcinki z... No i z Hulajnok i oczywiście z Avizona przed Prawem, bo mam po prostu tego kupę nagraną ze starych już tutaj moich rzeczy, a no, widać jak zawsze. Dzisiaj jest też trochę krótszy odcinek, bo jak widzicie całkowity czas to jest 14 minut w teorii. W praktyce jest oczywiście macie trochę dłuższy, bo to jest cała też oprawka jeszcze całą zrobioną. Zresztą dochaliśmy, kończymy dzisiejszy odcinek w takim miejscu, w którym nie spodziewałem się wtedy. W marcu, że w takim miejscu to skończymy, no ale no, efekt jak widać. W ogóle nie wiadomo jaka będzie kolejna seria, bo aktualnie planuję nową serię tutaj właśnie z Poza Prawem na hulajnodze, ale kto wie, możliwe, że się pojawi jeszcze na innym pojeździe elektrycznym, co byłoby naprawdę was zaciekawiło. Nie wiem jak tam bym przyczepił tą kamerę, tam bym musiał mieć faktycznie na głowie tę kamerę, bo inaczej się tam nie da przyczepić. No i tu oczywiście jak widzimy jakieś roboty, na szczęście zrobili ścieżkę objazdową, więc nie będę marzyć, tak? No ale zbliżamy się do mostu dzięki temu co widzimy, ale jeszcze chyba będzie przynajmniej jedna kładka z tego co mi się wydaje. Czy nie? Nie, chyba już nie ma żadnej kładki. Tak, ale tutaj coś budują, więc faktycznie coś tutaj muszą robić, skoro jakaś jest budowa. No i przez to nasz tutaj trochę tam chyba ścieżkę poprzestawiali. Czy ja wiem, czy tak dużo? No, widzimy jakieś na GPS-ie przed nami są zgrzaczki. To pewnie jest Grota Roweckiego, gdzieś tam tunelami będą się kręcić. Bo wiecie, nie wszystko tak ładnie wygląda tutaj, jak to w filmach wszystkie pokazują. Ale ogólnie ścieżka asfaltowa, więc nie było aż tak, gdybym powiedział. Co to mam dużo mogę jeszcze powiedzieć? No u mnie akurat całkiem dobrze ostatnio. Mam nadzieję, że w najbliższy weekend nie będzie kampusa, tak, będzie odpoczynek od kampusa. Pojawią się odcinki z Mass Transit, z Industries i z Scenariusza. Mam nadzieję. Jakoś tak trochę się to podzieje, ponieważ tamtych serii w ogóle nie było, a kampus był codziennie przez cały aktualny tydzień, więc sądzę, że teraz takie chwileczkę chociaż wyciszenia mogą być dla was. Dobra. I teraz to jest kolejny mój jeden z ulubionych utworów.
który teraz słuchacie, to jest Song of the Lost Girl. Tak, tutaj jest jak z Karam chodzimy sobie. I co ja tutaj zrobiłem? O, tego nie kojarzę. Mogłeś się na początku, że to jest 13,9, ale przez ten pit stop na pewno tutaj to się skończyło. Może musiałem coś przestawić. Pewnie tak, bo coś tam pamiętam, że kamera trochę była przykrzywiona, może i o to chodziło. O, ale widzicie, to jest przy bardzo most Grota Radowackiego. Nowy, odnowiony z ekspresową, z drogą szybkiego ruchu ekspresową po środku, więc całkiem ładnie. Nie pamiętam, jak ja tutaj się kręciłem. To chyba skręciłem. Nie skręciłem. Tak, bo ja już tu kiedyś się raz zakręciłem i się zakręciłem na tyle, że nie dojechałem w niektóre miejsce, gdzie chciałem. Ale ogólnie całkiem nieźle jest tutaj ładnie. Zrobione są wszędzie co najważniejsze drogi i ścieżki asfaltowe, więc nie ma z tym problemów. Chociaż jak przejedziemy pod drugą stronę tego mostu, to się zaczynają trochę nowe ścieżki, ponieważ jest część ścieżek przy Wiśle, taka bardziej uboższa, mam na myśli, że pieszczysta, i część ścieżki asfaltowa, w sensie taka bardziej ubita, to nie wiem, czy to schodnik, zaraz zobaczymy zresztą, co to było, czy jakaś kostka. I po niemu jechałem akurat telewedem, żeby był lepszy widok z góry, niż czegoś tam specjalnie też z dołu. No i tak, tutaj z tego co widzę, jedziemy, lecimy tutaj na trasę mniej więcej. I jak widzicie, most ładnie przycina nam tutaj całą Wisłę, więc naprawdę to całkiem nieźle wygląda. Zawsze tam tak fajnie się odbija to słońce, zawsze to... Ja znam ludzi, którzy nie lubią, w sensie ja też nie lubię, jak mi wchodzi, mam jakieś specjalne odczucie, co bym tutaj chciał zrobić. Byłoby ciekawe jakieś wejście tam do środka tego mostu, nie wiem co chodzi. Ale ja lubię takie odbicie to słoneczne. No i dojechaliśmy też bardzo. Oto i Wisła, oto jak wygląda most Grota Radowackiego od dołu. I co tu dużo mówić, a Wisła już zawraca. O, tu jest taka ścieżka. Nie wiem, czy tą samą ścieżką będziemy jechać, chyba tak. No i jedziemy tą ścieżką. Później jeszcze po prostu ścieżka dołem. I jeszcze jest jedna ścieżka przy wale, którą my dzisiaj akurat nie jedziemy, bo stwierdziłem, że widok tutaj bliżej tego będzie wam będzie się podobać. Przy okazji trochę też gruntową się przejedziemy, więc no, powinno być o wiele fajniej. Dobra, jedziemy sobie tutaj fajnie. No naprawdę nie jest aż taki zły ten na dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, na zegarku mamy 16:07 na nagraniu. Bo nagranie dźwięku to jest 22:34, więc zupełnie się nie zmywa, ale no cóż, takie życie. Dobra, jedziemy sobie. Kurczę, strasznie mi się chce spać. A ja muszę wcisnąć Tenderu i najlepiej, żeby to się jeszcze opublikowało, a raczej w to wątpię już dzisiaj. Spać mi się... Pewnie napiszcie w komentarzach, czy wam też się strasznie nie chce spać. Bo wiem, że większość z was chodzi do szkoły i czy tam nawet do pracy, ale... Ale mi strasznie brakuje snu. Nie wiem jak wam. To jest jakaś chodalność, żebym powiedział. Dobra. No i jedziemy sobie tutaj, jak widzicie, nawet są ludzie. Oj, chyba się zaczyna jakiś chodnik. A nie, to jest po prostu dzień. A już myślałem, że coś ciekawego. No i z tego co widzę, zjeżdżamy tutaj też w dół. No tak, znowu nie ma innego wyboru. Dało się też górą jechać, ale akurat przy innym miejscu, tam bardziej przy osiedlach. Tak, w ogóle jakieś tutaj były osiedla, to się zdziwiłem. Tutaj jedę wolniej, jakbyście się zastanawiali, widzę, że tutaj nie ma jaj, zwalnia na pijansko, nie potrafi się bawić. Nie, tu chodzi o to, że jedę Vetutillo, a jeżeli ktoś kiedykolwiek się przyjrzał oponom z Vetutillo i nie chodzi mi o ten bieżnik, to w niektórych Vetutillo się zdarza, co faktycznie jest taki górski i na wyboje, tylko taki normalny, zepsuty i zazwyczaj bez powietrza, to faktycznie nie chce ci się robić 360 i tudlanka z kamerą. Nie, naprawdę. Więc no, ale ogólnie jak widzicie, właśnie tutaj też jestem w marcu, więc jak widzicie, jeszcze nie ma roślinności, aktualnie mamy jesień, więc tutaj w tym miejscu leżą już liście, więc... Tak, moja nagrywanka tak samo zupełnie do siebie nie pasuje, no ale no cóż. No. Tak, mamy teraz kolejny utwór. Ten utwór z kolei, z tego co kojarzę, to jest Kara Main Team. Chyba tak. Albo I Am Kara. Nie pamiętam właściwie, poczekaj chwilę. No, dobrze mówiłem. Kara Main Team, czyli główny utwór tutaj z Kary. Tak, ja wiem, że mówiłem o Detroit, że się niedługo pojawi i że to jest specjal, ale... No sorry, no wiecie, mam strasznie dużo na głowie ostatnio, a... Dlatego nawet nie montuję przygód Davy Znosza, ani nic z tego, ponieważ nie mam po prostu kiedy. No, jakieś błotko jeszcze nawet było, jakieś kałuża większa. Tak, w ogóle się zbliżyłem powoli do końca odcinka. Tak, to może dziwnie zabrzmieć, ale...
Tak, bo dzisiaj jest krótszy odcinek. Ostatni był pół godzinny. Dzisiaj jest krótszy, bo jest 15 minut. W teorii trwa. Na mojej osi czasu, z tego co widzę, to jest niecałe 16 minut, więc i tak nie jest aż tak źle, bym powiedział. No i proszę bardzo, ładnie tutaj sobie jedziemy drogą gruntową. Jak widzicie, nie jest to zła droga gruntowa. Mogę wam powiedzieć szczerze, że hulajnogą tutaj też się raczej przejedziecie. I na wszystkich tych urządzeniach elektrycznych. No może poza deską, bo na desce są już jak dla mnie bardzo mała kółka i na desce nie lubię jeździć tej elektrycznej. W sensie nigdy nie jechałem na desce elektrycznej i nie polecam chyba, ale... No, mówiłem, spać mi się chce. Ale nie, bo nie chciałem was po prostu w piątek już zostawić bez żadnego odcinka, więc stwierdziłem, nie no, jakiegoś odcinka to im tutaj już zostawię, więc to proszę bardzo. Coś tam chciałem wam dać, więc coś tam macie. No ma, przejechaliśmy już prawie 2,5 km, to jest naprawdę całkiem ładny dystans. Jak na tak krótki czas, pamiętam, że to było akurat długo już te odcinki nagrywałem, więc... No. Tak, przy okazji te słupki, jak możecie zauważyć, co jakiś czas tutaj mijamy słupki tutaj po prawej. I na tych słupkach jest pokazane, ile metrów jest do danego miejsca, gdzie się aktualnie znajdujemy na trasie tego szlagu rowerowego wzdłuż Wisły i tak dalej, więc całkiem przydatne informacje. W ogóle mam pomysł, żeby dalej się przejechać rower Turillo. Właśnie od Śródmieścia, po stronie Śródmieścia, do Wilanowa. Nie wiem, jakby wyjaśnić coś na ten temat. Ale przejechaliśmy się do tej strony do Śródmieścia, abym spróbował od Śródmieścia do Wilanowa. Wałem. Sądzę, że to jest pomysł na weekend oczywiście. Ale to byłby ciekawe, tylko oczywiście to będzie pomysł na... No, dziecko to wyrzysta. Na sedy z kamerką przyczepioną już do pedałów i tak dalej, do różnych rzeczy, czyli z dwóch miejsc. I na moje uzbrojenie się większą cierpliwość, bo to jednak dosyć długi kawałek, bo powiedział, dystansu jest. Ale kto wie, może się pojawi. Dobra, z tego co tutaj ładnie się odjechaliśmy. Dobra, no jedziemy sobie spokojnie, tak. Szkoda, że to nie jest zielone. Że w marcu to już nie mogło być zielone. Ja wiem, że to już taka zima. Zimno było, no bo to było... Się cieszyłem, że się dopiero co Vetrillo pojawiło, a teraz to już jest takie dla mnie normalne, że jest Vetrillo. I że się nie jeździ na highway, tylko na Vetrillo. Wtedy to nawet nie wiedziałem, dużo rzeczy nie wiedziałem wtedy jeszcze. Zdawane jak ten czas szybko płynie, jak dużo... Dla mnie się na przykład bardzo dużo rzeczy działo od tamtego czasu. Od marca do dzisiaj to się naprawdę tyle rzeczy wydarzyło. Pomyślcie, co się nie działo jeszcze później. To jakbym powiedział wręcz nie myśleć. Fajne te utwory są z Detroit, nadal mi się podobają. Chociaż ostatnio mam też trochę manię na Incepcję, ale Incepcję wam nie mogę puścić, no bo nie ma jak. Copyright mi na to nie pozwoli. Ale tak, Incepcja to jest jeden z moich ulubionych filmów. Domyślam się, że większość z was może go nie rozumieć. No, ale... Utwory muzyczne to nowe będą. No dobra, nie będę na razie tutaj sportować, oczywiście to już się pojawi niedługo na kanale, ale... Jak ktoś ogląda, kto słucha i trochę bardziej go ogląda, no to, no. To może się sobie pomyśleć, co by mogło tu się jeszcze pojawić. Dobra, tak, reasumując. No bo jeszcze nie będę w sumie kończyć, bo... Tak, bo jeszcze na zakończenie to jeszcze sobie zakończę już tutaj ładnie. Bo akurat tutaj mam aktualnie ustawione na pewno, że mam łapkę w górę, ale... Nie będę na razie tutaj truć o tym jeszcze. Mamy już 3,1 km, ale się zbliżamy powolutku już do końca, więc to jest bardzo minęło. Mile widziane, bo raz, że mi się chce spać, a dwa, że chciałem pokazać taki krótki kawałek. Widzicie, tutaj się dużo zbytnie nie dzieje. To jest bardziej się jedzie dla klimatu, dla powietrza i dla tego typu rzeczy, a niż bardziej dla tego samego wszystkiego. Dobra, chwila z utworem. Bardzo fajne utworki. Dobrze, widzę tak, to jest kosz. Tak, to był kosz. W ogóle jestem ciekawy, jak tutaj te kosze jakimś jeepem czy czymś muszę jeździć, żeby tutaj je opróżniać. O, tutaj widzę te betony. No i możemy kończyć już dzisiejszy odcinek, bądź wciłem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście nowym miłośnikiem, subskrybuj ten dzwoneczek. No i co tu dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. A ja was pozostawiam tutaj z awizynoszem z przeszłości.
końca. Już trwa tam dwie godziny. Jak widzicie, jestem trochę daleko od Warszawy, centrum Warszawy. Mamy tutaj, sobie przybliżymy nasze budynki znane. Tutaj wszyscy wiemy, widzimy i wiemy o czym my tu mówimy. Ja jestem trochę oddalony od tego wszystkiego. Na rowerze oczywiście. No i jedziemy dalej, jedziemy, bo tutaj już ta moja podróż trwa ponad 3 godziny, więc chciałbym ją skończyć, dojechać do domu, zjeść obiad czy coś. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!